nasz maestro Józek. Wielkie brawa dla Józka! Zagra teraz parę utworów i będzie tutaj nasz wspaniały Szymon. Też można brawa. Szymon będzie barmanem, który będzie rozwiązywał problemy ludzi, którzy przyjdą do baru. Okej? I przyjdzie troje ludzi do baru. Najpierw może Piotr niech sobie odpocznie. Dzięki. Najpierw przyjdę ja do baru. Ja jestem bardzo smutna z jakiegoś powodu. To może ja. Tak, jakby nadal jest smutna z pewnego powodu. Coś się wydarzyło, może coś ją spotkało, może coś znalazła. Co to mogło być? Co ją spotkało? Z jakiego powodu jest smutna? Szybownik z jednej psa. Niedobre placki się nie czarne. Wszystkie chipsy były popuszone. Przegrała Eurowizję. Okej. Okay. Przegrała Eurowizję i z tego powodu jest smutna i to będzie ten problem. Czy powinien gdzieś następny już? Tak. Dobrze. I później kto wchodzi? Antek. Antek będzie niestety bardzo zezłoszczony, rozzłoszczony. Okej, okay, chce chyba. Chcę, no. Z jakiego powodu może być Antek zezłoszczony, rozzłoszczony? Bo smok nie miał skarbu. Krzyczcie dalej, to jeszcze nie jest ostatnie. Nie, to zostaje. Smok nie miał skarbu. Piotr będzie miał zupełnie inną emocję, ale też nie będzie umiał sobie z nią poradzić. Będzie to radość. Z jakiego powodu? Co mogło uszczęśliwić Piotra? Tak, co mogło go uszczęśliwić? Nowa płyta. Popłynął panu statkiem. Nowa płyta. Ty na góry. Co? Jeszcze raz? Siwieje! Siwieje! Stąd będzie jego wesołość. Tak. Czyli Natalia jest smutna z powodu... Przegranej Eurowizji. Przegranej Eurowizji. Rozzłoszczony z powodu... Bo smok nie miał skarbu. Tak, smok. Tak, skarbu. I jesteś zadowolony z powodu siwienia. Zajebiście. Pasażer fortepianu! Czystą. Jasne. Trzy razy. Za każdą Eurowizję, w której brałam udział. 50 od razu, tak? Tyle punktów, ile dostała moja rywalka. Biorę życie, jakim jest, ok? Ogórek jakiś? Proszę sobie zjeść na zdrowie. Rozpacz osiągnęła szczyt, widzę. Coś panu powiem. Każdy ma marzenia, takie bardziej i mniej do spełnienia. Ja chciałam śpiewać, po prostu gwiazdą być. Zakwalifikowałam się, pokonałam Szpaka i Magdę Bem. Wszystkich ich mam tu, ale jedna mnie pokonała, Sylwia Gabor. Sylwia Gabor. Sylwia Gabor. Na scenie był wielki gibon. Ona weszła z tym gibonem, zapaliła go przy wszystkich. Wszyscy nagle super humor, a ja myślę, jestem w dupsku, bo przegram. O jeden buszek przegram, o jeden niuszek przegrałam, o jeden buszek. Sylwia Gabor, suka. Myślę, że sprawa ta jeszcze nie przegrana. Przecież jesteś tutaj sama, więc możesz
zmienić siebie, być jak w niebie. Nie musisz patrzeć na swoje rywalki. One mają 13 lat i wolą sanki, a nie piosenkarki. O nie, zresztą niby taka Eurowizja, a izraelska tam komisja jest, tam w środku Australia. A jak ty masz na imię? Natalia! Co się ludzie przejmują jakimś śpiewaniem? Tylko zabawa. Browar poproszę, poproszę. Oczywiście. Browar. Jak browar, to od razu drugi browar. Miałem też wodę dla konia, stary. Kurwa, ma. Pierdolę. W wiaterkach mamy dla konia. To klacz. Ale jaka? Jest zwykła klacz. Ona przeszła ze mną pół kraju. Pół kraju! Ty szedłeś obok niej, czy... Zrozumiesz, kurwa, teraz za słówka łapać, co? Jakby? Panie barmanie? Przepraszam. Chciałem być bezczelny, może jeszcze trzecie otworzę. Wziąłem się za smoka. To nie jest zwykła foka. To prawdziwa bestia, która ma dukły jak twoje, kurwa. Masz duże zęby, więc to chciałem powiedzieć. Jechaliśmy z klaczą, niech wszyscy mi wybaczą. Jechałem ubić smoka, bo taka moja droga, że ja miałem zebrać nagrodę, wszystko dla siebie, wziąć, wydłużyć brodę, być mężczyzną, który wchodzi na konia, rozpierdala tego małego gamonia i co nie było hajsu! Nie było ani grosza! Grosz to grosza, będzie to grosza, jest smok! Nie ma hajsu! Nie było żadnego hajsu. Zero, kwota zero na moim koncie. I mam ucięty do połowy. Słuchaj, kawałek. Wróciłem kawałek siodła i... Słuchaj. Cały czas desperacko mówisz, że nie masz już więcej hajsu. Pomyśl choć przez chwilę, że połowę i tak musiałbyś oddać państwu. Podatki. Wyssałeś je, kurwa, z mlekiem matki. Więc słuchaj teraz. Przeżyłeś wspaniałą historię ze swoim koniem, a nawet klaczą. Tak się ludzie wzbogacą, bo możesz teraz z nią podróżować, możesz dzieci terapią kosztować, tak? Przecież jest coś takiego jak hipoterapia. Do dzieci to trafia, więc nie martw się. Smoki to tylko beznadziejne gady. Ja jestem zwykłym barmanem, ale mam zajebiste rady. Woda z cytryną. Jestem tak zadowolony, że już nigdy nie tnę alkoholu. Może chociaż jakaś kolka czy coś, bo jakby... Dwie kości lodu. Wciąż kosztuje zero.
Uśmiechałem się. Obudziłem się dziś rano. Myślę sobie, hej, co? To będzie taki dzień jak każdy inny. Wstałem i od razu czułem, że jestem w życiu coś winny. Ten uśmiech na twarzy każdy chodzi i zobaczy. Zarażę wszystkich moją radością, zarażę uśmiechem. Pokażę wszystkim, jakim jestem szczęśliwym człowiekiem. Pytasz pewnie dlaczego, a więc powiem ci. Do tej pory byłem łysy, a tu włos uczciwy. Wyrósł mi jeden włos, wyrósł mi jeden włos. Jestem siwy, jestem siwy, ale zawsze coś. Podoba mi się twoja wiara, podoba mi się twoja pewność siebie, ja w to wierzę. I powiem szczerze, okay, że wyrosną ci włosy jak na palmie kokosy. Potem zafarbujesz, na chuj się przejmujesz. Co? Włosy? To już super, miej to w dupie. Przecież farby są kolorowe. Dostaniesz ode mnie w nagrodę. O tak, w twoich słowach nie ma obłudy. Nie ma nudy. Będę blond, będę brunetem, będę nawet rudy.